Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Opinii Własnej. Dzisiaj hotel Wiki w Szczecinku nad jeziorem Trzęsiecko, które widzicie za mną. Spędziłem tutaj kilka dni, więc coś Wam opowiem. Może komuś z Was przyda się to, co się dowiecie. Jak widzicie, tym razem nie jest to egzotyka, ale nie jest źle. Piękna natury dookoła, piękne jezioro, aczkolwiek moim zdaniem mogę je zaliczyć do jezior średnio czystych, aczkolwiek mogę tylko powiedzieć, że się za bardzo na tym nie znam, więc nie sugerujcie się jakby za bardzo tą moją opinią. Dobrze, zanim jednak zacznę, chciałbym Wam tylko powiedzieć, że odcinek w żaden sposób nie jest sponsorowany, więc wszystko to, co się tutaj dowiecie, jest tylko i wyłącznie moją opinią na dany temat, a sam film nie ma na celu nikogo ani zachęcić, ani tym bardziej zniechęcić do przyjazdu w takie miejsca jak te. Dobrze, więc zaczynajmy. Hotel Wiki, Szczecinek. Plusy. Bardzo ładnie, w pięknym miejscu położone, lekko na takim wzniesieniu. Aczkolwiek jak widzicie, jeziora za bardzo nie widać. Trochę je widać, ale za bardzo je nie widać, gdyż zasłania je linia drzew. Ale bardzo blisko można zejść, jest spacerniak, czy nie wiem jak to nazwać, spacerniak to chyba trochę z jakimś terminologią więzienną zaleciało, ale jest, można obejść je dookoła, jest ładny chodniczek, gdzie można jeździć rowerami, gdzie można się przespacerować, jest bardzo ładny park miejski i tak dalej, ale to nie o tym mieliśmy mówić, tylko o hotelu. Hotel ładny, z dużymi pokojami. Ja mimo tego, że jestem sam, to otrzymałem 3-osobowy pokój, więc duży. Duża łazienka. Minusem tego pokoju może być to, że nie miał balkonu, tylko okna dachowe, które musiały być cały czas zamknięte przy słonecznej pogodzie, bo robiło się bardzo gorąco. Ale to będzie w minusach. Plusy. Hotel w miarę czysty. Śniadania może nie jakieś tam nie wyrywające z butów, ale smaczne i świeże. Co jeszcze jest ciekawego? A z dużym duży parking, bezpłatny. Dookoła ładna natura, cisza, spokój. Oczywiście w tygodniu. Dobrze, jeżeli szukacie ciszy i spokoju, to jak najbardziej w tygodniu ten hotel jak najbardziej polecam. Cisza, spokój, nic się tutaj nie dzieje. Dlaczego nie polecam go na weekend? Mianowicie dlatego, że jak się okazuje, głównym źródłem dochodu tego hotelu są wesela, więc cały weekend wrzeszczący, pijani i wymiotujący w kolejnych pokojach goście weselni, to jest tutaj standard. Cały weekend imprezy, cały weekend muzyka. Ja byłem na drugim piętrze, więc tam i z dala od sali, z drugiej strony jakby sali weselnej, więc muzyki nie było bardzo słychać w nocy, aczkolwiek troszeczkę było, no ale nie można narzekać, muzyka jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiła. Dobrze, jeśli chodzi o pokój, to tak jak już mówiłem, duży i ładny, łazienka spora, aczkolwiek w dość nielogiczny sposób dla mnie wykonana, dlatego że mimo iż łazienka jest spora, to jest, uważam, stanowczo za duża kabina, bo nie wiem, tam jest 90 jakaś chyba, przez co została zamontowana jakaś miniaturowa umywalka, z której woda wylewa się przy próbie jakiejkolwiek oporządzenia się, jak przy goleniu więcej wody było na podłodze niż w umywalce. Brak takich rzeczy jak półki na kosmetyki,
czy na kosmetyczkę, nie ma miejsca na tej miniaturowej umywalce, nie ma nawet jak położyć. Brak półki w kabinie prysznicowej, więc wszystkie żele i szampony na podłodze. Co? A, pokoje niesprzątane. Przez kilka dni, które ja tutaj byłem, pokoje nie były sprzątane codziennie. Ręczniki nie były sprzątane codziennie. Może dobrze dla jednej osoby, tak jak ja byłem akurat w pokoju 3 pokoju, więc nie mogę narzekać. Ręczniki miałem 3, ale też ich nie zużyłem. No, z przesady, zużyłem 2. Niemniej jednak, no nie wiem, może trzeba to zgłaszać, jeśli chcecie posprzątać, żeby wam posprzątano albo wymienili pościel czy cokolwiek. Nie wiem, jakie tutaj są zasady z tym sprzątaniem. W każdym razie przez te kilka dni, które ja byłem, ani razu mój pokój nie był posprzątany, ani nikt nie pojawił się w pokoju. Brak kosza jakiegokolwiek w pokoju, nie ma gdzie zostawiać takich rzeczy jak, nie wiem, puste butelki czy inne rzeczy. No i co? No to chyba tyle. Mam nadzieję, że coś ciekawego się dowiedzieliście. Czy wróciłbym do tego hotelu? Jak najbardziej tak. Nie mam tutaj jakichś większych zastrzeżeń. Te minusy, o których wam powiedziałem, nie są jakimiś, które by spowodowały, że nie wróciłbym tutaj. Obsługa bardzo miła. Nie wiem. Jedyne, co mnie zaskoczyło, rezerwowałem ten hotel chyba z 2 miesiące temu i kazano mi zapłacić od razu za pobyt z góry, gdzie zauważyłem, że są inni goście hotelowi, którzy płacą podczas wymeldowywania się. Nie wiem, dlaczego tak. No, ale okej, no. Chciałem jakby tutaj spędzić czas, potrzebowałem tutaj spędzić czas, więc jakby nie miałem z tym problemu. Ale tak jak mówię, no płacąc 1000 zł za kilka dni pobytu tutaj, miałem nadzieję, że chociaż będę miał pokój z balkonem. Niestety nie miałem, no ale też dało się przeżyć. Miałem dużo innych rzeczy do zrobienia, więc nie było tragedii. Gdybyście chcieli wiedzieć coś więcej, polecam się, albo piszcie w komentarzach, albo dajcie znać, to wyślę wam jakiegoś maila i możemy się w taki sposób też kontaktować, gdybyście chcieli wiedzieć coś więcej. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.